Witajcie moi drodzy egiptomaniacy. Dzisiaj opowiem Wam trochę o imionach i nazwiskach w Egipcie, ponieważ może to być temat trochę skomplikowany i dziwny, kiedy spotykamy się z nim po raz pierwszy i słyszymy na przykład, że Egipcjanie mają po 4 imiona. No i od razu pojawia się pytanie, na co jej masz tyle, no nie dało się więcej. No więc moi drodzy, oczywiście, że się dało, ponieważ są tacy Egipcjanie, którzy mają nawet więcej niż 4 imiona. Ale tak tam po prostu jest, takie jest prawo, że każdy musi mieć przynajmniej 4 imiona. No ale żeby wszystko Wam wyjaśnić dokładnie, no to zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że w Egipcie nie ma czegoś takiego jak nazwisko w naszym rozumieniu tego słowa. Jeśli rodzi się dziecko, to nadaje mu się imię i z automatu takie dziecko dostaje imię ojca, dziadka, pradziadka i czasem nawet prapradziadka jako swoje kolejne imiona. I jeśli na przykład rodzi się dziecko, które nazywa się Mohamed, a imiona przodków to Ahmed, Hasan, Mahmud, to dziecko będzie się nazywało Mohamed, Ahmed, Hasan, Mahmud. Według prawa egipskiego każdy powinien mieć 4 imiona. Jedno nadane przez rodziców i pozostałe 3 to imiona przodków. W praktyce często jest tak, że nawet ludzie mają po 5 imion. Na przykład mój mąż i całe jego rodzeństwo, wszyscy mają po 5 imion, ale już na przykład mój teść i teściowa mieli tylko po 4, więc to bardzo zależy. Egipskie prawo nie zabrania, żeby tych imion było więcej niż 4. Tak więc ten nasz przykładowy Mohamed mógłby się równie dobrze nazywać Mohamed, Ahmed, Hasan, Mahmud, Amir. Robi się dosyć długo i trudno to czasem zapamiętać. No i często jest oczywiście tak, że te imiona się powtarzają, jak na przykład dziecko ma takie samo imię, jak na przykład dziadek czy pradziadek, że nie wiem, na przykład Mohamed pojawia się 2 razy w takim całym długim imieniu jednego Egipcjanina. Czasem jest tak, że dziecko nazywa się inaczej niż ojciec, dlatego że któreś z tych imion trzeba było wyeliminować. Na przykład, kiedy ojciec ma już 5 imion i teraz rodzi się dziecko, nadaje mu się imię i ono w teorii powinno odziedziczyć te wszystkie imiona po męskich przodkach, no ale okazuje się, że jest ich za dużo i trzeba któregoś z nich się pozbyć. Wtedy czasami na przykład usuwa się ostatnie, albo przedostatnie, albo jakieś losowe, które tam jest. Generalnie wszystko zależy od rodziców, jak zadecydują i od urzędnika, bo co urzędnik, to inaczej. Tutaj egipskie prawo nie ma żadnych reguł i zasad co do tego, które imię powinno zostać usunięte, więc to bardzo zależy po prostu od rodziców, jak zadecydują. Ważne natomiast jest to, że w egipskich dokumentach widnieją wszystkie te imiona. W akcie urodzenia, w akcie ślubu, w paszporcie, w dowodzie osobistym, zawsze we wszystkich dokumentach musi być wpisany cały ciąg imion. Jeżeli ktoś ma 4, to będzie miał zawsze wpisane 4, jeżeli 5, to 5. Nie można sobie żadnego pominąć. Najgorsze jest jednak to, że prawnie nie jest to w żaden sposób uregulowane. Nie ma żadnych ogólnych zasad co do tego, na przykład jak skracać te imiona, kiedy już są zbyt długie. Kiedy na przykład rodzi się dziecko i dziedziczy te wszystkie imiona po przodkach, no nie ma tutaj żadnych regulacji prawnych i wszystko, tak jak Wam mówiłam, zależy od rodziców i od urzędnika, bo co urząd, to inaczej. No i stąd się właśnie biorą czasami takie dziwne sytuacje, że ojciec ma inne imiona trochę niż dziecko, bo któreś z nich już trzeba było usunąć, ponieważ były zbyt długie. I ze względu na to, że te imiona dziedziczy się po męskich przodkach, to kobiety mają swoje drugie, trzecie, czwarte i kolejne nawet imię męskie. I na przykład kobieta może mieć na imię Basma, więc nazywa się Basma, Ahmed, Mohamed, Hosam. I co ważne, kobiety po ślubie nie zmieniają nazwiska. Nie ma w ogóle takiej możliwości w prawie egipskim, żeby kobieta zmieniła nazwisko po ślubie. Zawsze przez całe życie będzie miała to samo. Zresztą jakby to w ogóle wyglądało, gdyby kobieta miała teraz przyjąć imię teścia i jego przodków jako swoje, no to by wyglądało, jakby była siostrą swojego męża, a nie jego żoną, tak? Byłoby to bardzo dziwne. W ogóle nie ma takiej możliwości, żeby zmienić te imiona. No więc formalnie Egipcjanki nie mogą sobie po ślubie zmienić imienia, nie ma takiej możliwości, ale w ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, co zauważyłam wśród moich koleżanek Egipcjanek,
że kobiety lubią w mediach społecznościowych zmienić sobie swoje drugie imię na imię męża. I tak na przykład Basma Ahmed wyszła za mąż za Amira, to w mediach społecznościowych zmieni sobie to drugie imię właśnie na Amir i będzie nazywała się już Basma Amir zamiast Basma Ahmed. Wiele kobiet tak robi, jak chce właśnie po ślubie poinformować wszystkich o tym, że wyszły za mąż. Jest to dosyć popularne. Oczywiście w dokumentach ich imię się nie zmieni. To jest tylko tak na potrzeby mediów społecznościowych. Powstaje więc pytanie, co jest tak naprawdę nazwiskiem. No więc tak jak Wam mówiłam na początku, w Egipcie nie ma czegoś takiego jak nazwisko, tak jak my to rozumiemy, chociaż są rodziny, które mają nazwisko rodowe, którego właśnie używają. Zwłaszcza widać to wśród znanych osób, na przykład pisarzy albo aktorów, że mają takie jedno imię, którego używają, tak jakby to było nazwisko. No ale też z drugiej strony jest wiele rodzin, które nie mają czegoś takiego jak nazwisko rodowe i jak zapytacie się ich, jakie mają nazwisko, to oni podadzą Wam serię wszystkich swoich imion, które następują po tym imieniu nadanym przez rodziców. Więc trudno tutaj w ogóle mówić o czymś takim jak nazwisko wśród Egipcjan. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy jakiś Egipcjanin musi wyrobić sobie dokumenty za granicą, na przykład mieszka w Polsce i musi wyrobić sobie kartę pobytu, albo umiejscowić akt ślubu w Polsce i wtedy jest zawsze problem, co uznać za imię, co uznać za nazwisko w polskich dokumentach. Od czasu, kiedy my braliśmy ślub i musieliśmy takie dokumenty załatwiać, minęło już sporo czasu, więc dużo się zmieniło, ale wtedy powiem Wam, że urzędy były bardzo zagubione, co robić z egipskimi dokumentami w Polsce. I na przykład były takie sytuacje, że pani w urzędzie mówiła, że nie może umiejscowić aktu ślubu, ponieważ Egipcjanin nie ma nazwiska. No i wtedy od nowa trzeba wytłumaczyć, co, dlaczego i jak to w egipskich dokumentach wygląda. No ale naprawdę, słuchajcie, nie jest to łatwe. I powiem Wam tak w ramach ciekawostki, że wtedy, te 6 lat temu, stosowało się taką zasadę, że imię to jest to imię tylko nadane przez rodziców, a cała reszta to jest nazwisko. Pojawia się tutaj też ten problem, że cudzoziemiec nie może nazywać się w polskich dokumentach inaczej niż ma to wpisane w paszporcie. I jakoś trzeba było te wszystkie imiona rozdzielić. No i w naszym przypadku tak właśnie zrobiono, że tylko to pierwsze imię to było imię, a reszta była wpisana w rubryce nazwisko. Oczywiście stało się to po długich konsultacjach z polską ambasadą w Kairze. Co ciekawe, teraz na stronie ambasady widnieje informacja, żeby tylko pierwszy człon imienia traktować jako imię, a ostatni jako nazwisko. No ale tak jak Wam mówię, to się bardzo zmienia i jeżeli ktoś rejestruje takie dokumenty w Polsce, to po prostu musi sprawdzić i dowiedzieć się, jaka teraz jest zasada i co się z tymi dokumentami robi, bo naprawdę to się zmienia i tym bardziej wiadomości sprzed kilku lat już nie są aktualne. Pamiętajcie tylko o takiej bardzo oczywistej i podstawowej rzeczy, że później trzeba bardzo pilnować tego, jak te imiona zostały rozdzielone i jak zostały wpisane, ponieważ we wszystkich dokumentach później powinno to wyglądać tak samo, żeby po jakimś czasie się nie okazało, że na przykład Egipcjanin w polskich urzędach widnieje jako dwie różne osoby, bo gdzieś ktoś pominął jedno imię i go nie wpisał. Także uważajcie na to, żeby wszędzie było wpisane dokładnie tak, jak jest w umiejscowionym akcie ślubu. Chociaż powiem Wam w ramach ciekawostki, że jak się składa wniosek o zezwolenie na pobyt w Polsce, to tam w urzędzie każą wszystkie te imiona wpisywać w jedną rubrykę imię i rubrykę nazwisko zostawić po prostu pustą, dlatego że tłumaczą to w ten sposób, że ma być wszystko wpisane tak, jak jest w paszporcie. A skoro w paszporcie te wszystkie imiona są w rubryce full name, nie są rozdzielone, to tak samo ma być we wniosku. I tak po prostu trzeba tam robić. Nie wpisuje się w ogóle nazwiska, wszystkie imiona wpisuje się do rubryki imię. Z takich innych ciekawostek związanych z imionami, to imiona w Egipcie mają znaczenie. I to jest bardzo ważne dla Egipcjan. I to nie wygląda tak jak w Polsce, że my wiemy, że faktycznie każde imię ma jakieś tam znaczenie, jak ktoś się bardzo tym interesuje, to wie, co jego imię znaczy, albo jak ktoś chce, to sobie szybko sprawdzi w internecie i będzie wiedział. Tam jest po prostu tak, że każde imię to jest też jakieś słowo w języku arabskim, którego się używa też poza używaniem ich tylko jako imiona. I na przykład imię Karim
imię męskie Karim oznacza hojny. I nie wiem, czy na przykład kojarzycie, że jak jest Ramadan, to można muzułmanom życzyć Ramadan Karim, czyli dosłownie hojnego Ramadanu. Możemy też do kogoś powiedzieć Inta Karim, czyli jesteś hojny. I wcale nie mówimy mu, że masz na imię Karim, bo ta osoba może mieć zupełnie inne imię. Po prostu mówimy, ty jesteś hojny. Podkreślamy jakąś cechę, ale jest to to samo słowo. Karim może oznaczać przymiotnik hojny, a może być też po prostu imieniem jakiegoś mężczyzny. I na przykład z takich popularniejszych imion męskich ze znaczeniem Hasan znaczy przystojny, Ayman to praworęczny, Amir to książę. Wśród imion żeńskich jest na przykład Nur, czyli światło, Basma, uśmiech, Iman, wiara, czy na przykład Amal, to nadzieja. Powiem Wam, że często moi znajomi w Egipcie pytali mnie, co znaczy Twoje imię. I ja nie potrafiłam im odpowiedzieć, dlatego że my nie przywiązujemy w ogóle wagi do tego tematu. I ja też nigdy się tym nie interesowałam i nigdy nie sprawdzałam. I kiedy im mówiłam, że tak naprawdę nie wiem, co znaczy moje imię, oni byli bardzo zdziwieni, bo tam znaczenie imienia jest bardzo ważne. Kiedy rodzice wybierają imię dla dziecka, to bardzo zwraca się uwagę na to znaczenie, jakie niesie ze sobą też to imię. Niektóre imiona są wyjątkowo popularne w Egipcie. Na przykład Mohamed. W każdej rodzinie jest jakiś Mohamed. Poza tym dosyć popularne są imiona takie jak Ahmed czy Mahmud. Generalnie jak macie problem i pamiętacie, jak się nazywa jakiś mężczyzna, to zgadujcie, że Mohamed. Macie naprawdę bardzo duże szanse, żeby trafić. A jeśli powie, że nie, to spróbujcie z Ahmed. Też są duże szanse, że w końcu traficie. Jeśli chodzi natomiast o imiona żeńskie, to często spotykałam się z takimi imionami jak Amina, Basma, Nur czy Magda. W ogóle bardzo dużo jest imion wspólnych między Polską a Egiptem. Z imion męskich to są na przykład Adam, Gabriel, Józef, a z imion żeńskich właśnie Magda, Sara, Hania. Jeśli chodzi o te najbardziej popularne imiona, to często się zdarza tak, że one później w całym ciągu imion jednej osoby się będą powtarzać. Na przykład ktoś nazywa się Mohamed Mohamed lub Mohamed Ahmed Mohamed, bo dziecko ma takie samo imię, jak jego ojciec lub jak jego dziadek. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać bardzo dziwnie, jeśli nie wiemy, jaki system panuje w Egipcie i nie wiemy, dlaczego tak jest. Ze względu na to, że te niektóre imiona są właśnie takie popularne i tak często używane, to zdarza się, że na przykład znajomi nazywają kogoś jego drugim imieniem. Jeśli na przykład ktoś nazywa się Mohamed Karim, to często znajomi będą wołali na niego Karim, dlatego że w gronie znajomych jest już po prostu tylu Mohamedów, że można się pomylić, więc żeby ich jakoś odróżnić, będą używali tego drugiego imienia. Mieliśmy już taką sytuację, kiedy na przykład w Egipcie poznawałam znajomych mojego męża i jeden z kolegów nazywał się Józef, tak zapamiętałam, że ma na imię Józef i wszyscy tak do niego mówili, a po kilku latach dowiedziałam się, że właściwie Józef to nie jest Józef, tylko to jest imię jego ojca, a on tak naprawdę ma na imię Mohamed. Ale ponieważ już w gronie znajomych było kilku Mohamedów, to wszyscy po prostu od lat mówili na niego Józef i tak już zostało, że ja na przykład nie wiedziałam, jakie jest faktycznie jego pierwsze imię. I teraz wyobraźcie sobie, co się na przykład dzieje w klasach w szkole, kiedy tyle imion się powtarza. Ja kiedyś miałam taką sytuację, bo prowadziłam kurs języka hiszpańskiego w Egipcie. Prowadziłam zajęcia dla dorosłych i wyobraźcie sobie, że było w grupie 3 mężczyzn i wszyscy 3 mieli na imię Mohamed. Żeby ułatwić mi sprawę, to 2 z nich zaproponowało, żebym nazywała ich drugim imieniem, czyli imieniem ojca. I tak też właśnie zrobiliśmy, dzięki temu przetrwaliśmy te zajęcia, skończyliśmy kurs. Wiem, że dzisiejszy temat był trochę skomplikowany, ale mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. Dziękuję Wam, że oglądaliście i słuchaliście o egipskich imionach. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie po sobie jakiś komentarz, polubcie go, zasubskrybujcie kanał lub podzielcie się w ogóle tym filmem w swoich mediach społecznościowych. Mi da to po prostu znak, że warto wciąż poświęcać czas na rozwój tego kanału. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.